Witajcie, moje drogie panny, z tej strony wróżka Kalina. Rozłożę dzisiaj horoskop na październik 2021. Co u Was się będzie działo w życiu? Zapraszam serdecznie na te horoskopy indywidualne. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, bądźcie ze mną na bieżąco z moimi wizjami. Tak, zaczynamy. Niech mój archanioł stróż, bogowie powietrza, wody, ognia i ziemi połączy się z archaniołem Wszechświata, niech podpowiedzą, co będzie czekać drogie panny w październiku 2021. I działamy z rozkładem. Panny, październik 2021, miłość, finanse, zdrówko. Co przed Wami? Energii października. Dobra, rozkładamy dla singli. Zmiana dotychczasowego, Wam powiem, myślenia, to od razu co mi się skojarzyło. Dobra. Stałe związki. Praca, finanse. Zdrowie. Dobrze. Więc tak, panny moje drogie, tak jak mówię, karty dla singli mówią, że musicie w październiku zmienić swój dotychczasowy jakby światopogląd. Czyli jeżeli żyjecie tak jak żyjecie i nic się w Waszym otoczeniu nie zmienia i nie możecie nikogo poznać lub w środowisku, w którym jesteście, karty mówią, zmieńcie coś, idźcie w coś nowego. Po prostu musicie zmienić jakieś otoczenie. Albo się gdzieś zapisać na jakiś kurs. Czy na jakieś, no nie wiem, na jakieś tańce, na siłownię, wiecie, jakieś, na jakieś rozrywki, czy na baseny. Po prostu jakbyście musieli wejść nowe środowisko, żebyś kogoś poznać, oderwać się od przeszłości, od starych problemów i tam się pojawią w nowym otoczeniu nowi ludzie, gdzie możecie spotkać ciekawą osobę na swojej drodze, i Wasze serducho może ją czy jego pokochać. Także zastanówcie się nad tą radą od kart. Natomiast stałe związki. Tutaj Wy będziecie w październiku zajęci jakby swoją pracą. Jakby trochę zmęczenie w Was widzę. I tu karty mówią, że nie gońcie tak za wszystkim. Nie gońcie, bo ważna jest w związku namiętność, ten żar, ta iskra. Pamiętajcie, żeby znaleźć też czas na takie jakby przyjemne chwile, przyjemności, które Wam dodadzą energii, sił. Też nie można się zatracać w pracę aż tak strasznie, żeby czy w to, co się zatracacie, żeby nie mieć czasu na swoją drugą połówkę. Karty mówią, doceniajcie drugą połówkę, jakby coś zmienić, żeby druga strona czuła, że przy niej jesteście, żeby nie była osamotniona. Wydaje mi się, że mogą czekać Was też jakieś przeżycia, bo też jakaś jest taka dziwna karta, czyli mogą przyjść do związku jakieś problemy, rozczarowania, będzie jakaś pogadanka na jakiś temat, jakieś sprawy. Nie zostawiajcie partnerki czy partnera z tą sytuacją, po prostu pomóżcie od serca się z nią uporać. Natomiast w tym pracy finansach teraz tak jesteśmy. I tutaj jest, że Wy się jakby boicie stracić to, co macie. Czyli o matko, matko, żeby mi tylko nie dzwonić z pracy, żebym nie straciła czegoś. To jest jakaś taka lęk, obawa przed stratą finansową, czy wydaniem czegoś. W ogóle mogą być wydatki, czyli jakieś opłaty mogą być większe, Was troszeczkę to podłamie, bo
będziecie musieli się uporać z jakimiś nowymi wydatkami. Jakiś wydatek u Was mi się kojarzy. I co? Ale pod koniec października już jakby sobie z tym uporacie i ta energia przy Was nie będzie. Bardziej, żeby coś działać koniec października widzę niż tutaj początek, szczerze Wam powiem. Dziwny trochę będzie ten październik, mogą być straty finansowe, jakieś płacenia. Coś takiego mi się kojarzy. Natomiast ten zdrowie. Tutaj mogą być u Pań hormony, u mężczyzn tak samo. I głównie wiecie, co mi się kojarzy dla Was w październiku? Stany zapalne, czyli możecie mieć jakieś bóle reumatyczne. Stany zapalne w organizmie, akurat ogólnie karty pokazują, może być nawet refluks. Stan zapalny, mówi mi. Także, drogie panie i panowie, uważajcie, bo taką macie energię w tym miesiącu. Życzę Wam przede wszystkim radosnej jesieni, pełnej pozytywnej energii, nadziei na dobre chwile. Pozdrawiam Was, drogie panny, buziaki!